Roman Rogowiecki, jestem między Katowicami a Krakowem, czyli w Jaworznie. To urocze miasto dało całemu światu dziewczynę o anielskim, fantastycznym głosie, Basię Trzeczelewską. Dzień dobry, nazywam się Basia Trzeczelewska i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Jedynki. To fakt, nie wszystko gra zawsze tak jak chce. Basiu, zdaje się, że tutaj tak jest bardzo budynek związany z twoim sentymentem. Tak, tak, to jest miejsce, które najbardziej przypomina mi moje dzieciństwo. Dlatego, że tutaj była kopalnia, zawsze oglądaliśmy kopalnię. Tutaj był plac, gdzie spędzaliśmy dużo czasu. To jest ulica, którą się chodziło na spacer, zwłaszcza po wyjściu z kościoła. I może szukało się jakichś spotkań, wiesz, z koleżankami, z kolegami. A poza tym tu jest bardzo ważne miejsce, mimo że teraz tutaj jest pastel, wyroby garmażeryjne, ale tutaj moi rodzice mieli bardzo znany w Jaworznie sklep z lodami. To jest nasz jaworznicki rynek. On wygląda dosyć na malutkie miejsce, ale dla mnie jeszcze w dzieciństwie to było centrum mojego świata. Tu się odbywały wszystkie spotkania z przyjaciółkami, tu się odbywały zakupy, życie kulturalne kwitło i towarzyskie. Wiele miejsc ma duże znaczenie dla mnie, na przykład kościół, do którego chodziłam co niedzielę na 9 rano, msza dla młodzieży. Moja ciocia mieszkała w jednym z tych mieszkań tutaj po lewej stronie. Tutaj był przystanek taksówek, gdzie mój brat pracował jako taksówkarz, że był bardzo przystojny, to miał wielką klientelę kobiecą. Dziewczyny przychodziły specjalnie, żeby przejechać się jego taksówką. Górnik wciąż stoi. Jaworznianka, która kiedyś była restauracją, teraz jest sklepami, ale ten napis chyba wciąż istnieje od 30 lat. Poza tym tu mamy naszą nową, nowoczesną, piękną bibliotekę, w której się wiele dzieje. Pozytywnie się zmienia. Cześć! Zawsze ktoś... być razem, więc zniszmy ten toast pieśni. Ja mam strasznie dużo szczęścia w życiu, uważam. Może odrobinę talentu, ale też jestem dosyć cierpliwa. Potrafię ciężko pracować, nie zawsze ciężko pracuję, ale potrafię to robić. Poza tym jestem bardzo tolerancyjna dla ludzi. Nie ma nic piękniejszego niż pomaganie ludziom. I przez muzykę udało mi się, przez moje piosenki udało mi się wywrzeć jakiś wpływ na ludzi, którzy byli w trudnych sytuacjach życiowych. Mam na to wiele dowodów. Zawsze starałam się na każdej płycie mieć jakiś akcent polski i albo refren, albo zdanie. Pół minuty, tak jest. Piosenka o Koperniku oczywiście. Więc chciałam udowodniać, dać do zrozumienia ludziom na świecie, że ja jestem z Polski i że jestem dumna z tego. No i mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze więcej ofert tu właśnie, w naszej okolicy, w okolicy mojego miasta. No i że mój a może będę wreszcie występować z polskim zespołem, bo teraz dzisiaj właśnie występuję z bardzo dobrym zespołem z Jaworzna i to, co mnie zachęciło do tego, żeby właśnie zacząć występować z polskimi muzykami. To, co lubimy najbardziej, wspomnienia szkolne. To była moja ulubiona szkoła, naprawdę wspaniała szkoła. Znakomici nauczyciele i przyjaźnie, które się zawiązały w tym liceum, pozostały do dzisiaj. Muzyka była wielką częścią tej mojej edukacji w tej szkole, ale nie tylko. W ogóle chyba wykształciła zainteresowanie światem we mnie. Jaworzno jest miastem wiecznie zielonym, nawet zimą. Cieszę się, że miasto ciągle się rozwija. Mamy nowe drogi i autobusy. Moje źródło energii to jest właśnie Jaworzno.